Likusowie. Polskie imperium luksusu. Bracia Wiesław, Tadeusz i Leszek Likusowie z 650 milionami złotych w portfelu zajmują 32 miejsce w rankingu najbogatszych Polaków magazynu Forbes. Słyną głównie ze swoich luksusowych hoteli. Jednak za porównanie do Hiltonów mogliby się obrazić, bowiem o klimacie zabytkowych perełek Likusów Amerykanie mogą jedynie pomarzyć. Bracia pochodzą ze Spytkowic pod Krakowem. Dzięki kontaktom ich dziadka, Wiesław, student elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej, w końcu lat 70. pojechał na praktyki do IBM-u w RFN. To tam po raz pierwszy zobaczył komputer i zaczął marzyć. Pod koniec lat 80. udało mu się wyjechać do Singapuru, skąd postanowił sprowadzać komputery, a potem części do komputerów. W ich sprzedaży w Polsce pomagali mu studiujący bracia, Tadeusz i Leszek. Swój biznes Likusowie rozszerzyli również o handel ubraniami z Chin i Tajlandii. Niestety po upadku PRL-u takich jak oni szybko przybywało. Postanowili więc wejść w nową branżę. Zainwestowali w zakłady tytoniowe i browar. Myśleli o eksporcie, ale akcyza pokrzyżowała im plany. Poza tym chcieli po sobie zostawić coś trwalszego od cygar i piwa. W połowie lat 90. kupili i wyremontowali hotel Podróżą w Krakowie. To tu kiedyś zatrzymali się car Aleksander I, pisarz Honoré de Balzac i kompozytor Franciszek Liszt. Nowa luksusowa aranżacja i turystyczny boom, jaki zaczął przeżywać Kraków, sprawiły, że przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Bracia zainwestowali więc w kilka kolejnych historycznych nieruchomości, w tym hotel Copernicus w Krakowie, w którym kiedyś bywał Mikołaj Kopernik, a ostatnio prezydent George W. Bush i książę Karol. Jednak Imperium Likusów składa się dziś nie tylko z szeregu zabytkowych hoteli, restauracji i sklepów, ale również z nowo wybudowanych nieruchomości biurowych i komercyjnych. Wśród nich jest najbardziej luksusowy dom handlowy w Polsce – warszawski Witkac. Budowa tego gmachu, nazwanego przez część warszawiaków sarkofagiem, spowodowała zresztą głośne protesty. Choć nie był to pierwszy raz, kiedy Likusowie wywołali kontrowersje. Wcześniej oburzyli konserwatora zabytków, budując bez jego wiedzy w krakowskim hotelu starym taras i dwa baseny. A ostatnio wywołali niesmak niektórych osób, usuwając dawne elementy elewacji adaptowanego hotelu Warszawa w Warszawie. Wiesław Likus zapewnia, że wraz z braćmi nie depcze ołtarzy przeszłości, ale zaznacza, że kolejne pokolenia powinny móc odcisnąć na nich swoje piętno. Rothschildowie. Największe imperium finansowe stworzone w jeden dzień. Rodzina Kruków. Jak najsłynniejsi polscy jubilerzy stracili rodzinny biznes.